Dzień dobry. Dzień dobry. Podglądał pan na telefonie początek? A mam być... Dzień dobry. Tak. Tak? Ma pan już trochę internetu? Mam się trochę internetu, mam nowy od 10. Ale już przed 10 nie miałem. Podglądałem. Jak się w sieci, no to tak się zakończy. Właśnie, się nie spóźniłem. Nie, broń Boże, pan się gdzie nie spóźnił. Gdzie pan jest? Ja się nie spóźniłem. Wie, natomiast... Dzień dobry jeszcze Dzień dobry jeszcze Dzień raz. Dobry panu, przepraszam. No, bez Mateusza to by nic nie było. Już? Pan strasznie wysoko. No to proszę się... Jakby ktoś bardzo niski siedział się. No, Kaczyński wczoraj siedział, ale uwiódł nas, powiem panu. Jest tak interesujący, intrygujący i czuły. Nienawidzi róż tylko białych, ale generalnie... Okazało się, że to jest w ogóle... Jego złośliwość jest przereklamowana. A mówią, że Polacy mają go dość. Prawda? No. A pan ma? No tak, ja mam dość. Może ja mam go za często, dlatego w odróżnieniu od innych mam go w Sejmie codziennie, czy prawie codziennie. Więc ja go, powiem panu, z ręką na sercu mam go dość. I szkoda, że przewodniczący Schetyna nie pozwoli go przegonić, nie? A tego nie rozumiem. No, że przewodniczący Grzegorz Schetyna w ostatnich godzinach robi wszystko, żebyście jednak mimo wszystko nie wygrali, mam wrażenie. Nie. Ja, cytując klasyka, nie mam takiego wrażenia. To proszę powiedzieć, co dobrego w ostatnich godzinach zrobił Grzegorz Schetyna swoimi publicznymi wypowiedziami? No, pan, w ostatnich godzinach, z tego co pamiętam, to Grzegorz Schetyna był w Zielonej Górze. Wczoraj całe popołudnie spędził na spotkaniu z samorządowcami. Przyjmował uchodźców, czy przeganiał uchodźców? Nie wiem, czy mówił o uchodźcach. Rozmawiał z samorządowcami, dlatego że... Dzisiaj w odróżnieniu od tego, co próbuje nam narzucić, retoryki, którą próbuje nam narzucić Jarosław Kaczyński, to rzeczywiście ma tą moc narzucania, jakby przekręcenia. Pan z drwiną mówiąc o Kaczyńskim. Gdzie drwina? No dobrze, pan mówiąc z pewną przekorą mówiąc o Kaczyńskim, nie zauważa tego, że wystarczy, że on stanie na tej swojej śmiesznej drabince, powie trzy zdania i tak naprawdę całkowicie zmienia retorykę w Polsce. Ja się nie obrażam, tylko stwierdzam fakt, że mamy karakale 12,5 miliarda złotych i faceta, który uciekł do Stanów i kupił sobie za $1 milion dom w ciągu w tym samym okresie, kiedy podejmował decyzję dotyczące karakali. A wychodzi Kaczyński, który ewidentnie na problemy, które ma PiS, odpowiada jednym zdaniem u uchodźców i świat wariuje. No, to są dzisiejszy świat, to są dzisiejsze media i rzeczywiście Platforma w tej sprawie gdzieś zagubiła jakąś komunikację, ale Ale to nie jest komunikacja zagubiona przez dzieciaków, których nagle dopuściliście, tylko to jest komunikacja zagubiona przez przewodniczącego. PiS zadaje wam proste pytania. Co zrobicie z 500+, co zrobicie z wiekiem emerytalnym, co zrobicie z uchodźcami? I się okazuje, że lider partii, która w sondażach nawet przegoniła PiS ostatnio przez chwilę, nie umie sobie z tym poradzić. No. Wydaje mi się, że widziałem parę osób, nie tylko lidera partii w trakcie tej konferencji, ale ona ewidentnie była błędem, ta konferencja, bo była nieprzygotowana. Natomiast nie można powiedzieć, że Platforma nie ma jasnego stanowiska w tych wszystkich sprawach. A ma pan, można... to proszę mi pomóc powiedzieć widzom, jakie są te stanowiska, 500+. Może zrobię tak, nie lubię tego robić. Ale może zrobię tak, dla potrzeby tej rozmowy, bo słuchałem przed chwilą Dominiki Wilowiejskiej rano, która próbowała udowodnić, że Platforma tak naprawdę niewiele różni się od PiSu. To samo napisał dzisiaj Paweł Wroński. Jeśli chodzi o 500+, znaczy my tym się różnimy od PiSu, że... Jesteście estetycznie. Nie, ale że nie macie Kaczyńskiego. To wymaga sekundy. Kiedy zapytałby mnie pan dzisiaj, przepraszam za to porównanie, ale ono jest dobre, moim zdaniem, na potrzeby tej rozmowy. Kiedy zapytałby pan dzisiaj, czy likwidacja gimnazjów jest dobrym pomysłem, to oczywiście jest idiotycznym pomysłem. Kosztownym, który rozwala system, który budujemy. Ale jeżeli zapyta mnie pan, czy my, podejście do władzy, pierwsze co zrobimy, to przywrócimy gimnazja, to ja odpowiem panu nie. Dlatego, że władza, czy sprawowanie władzy, to jest również pewna kontynuacja, to jest delikatny proces, którym trzeba sterować bardzo delikatnie, bo to chodzi o ludzi. I to dokładnie dotyczy 500+. Dzisiaj oni zabetonowali, jak powiedziała to jedna z moich koleżanek, system pomocy społecznej na lata, dlatego że 20 parę miliardów rocznie wydali na program, którego oczywiście my nie odbierzemy. Natomiast musimy mieć świadomość... A dlaczego to jest takie oczywiste? Dlatego, że to zawróci... Ale wam się zdarzało mówić, że to jest zbyt kosztowne. To jeżeli wy jesteście tak odpowiedzialni, jak pan mówi, i wiecie, że to jest zbyt kosztowne, to od polityków też czasem żądamy, żeby powiedzieli sondażowo rzecz. No, ale i powiedzieli, nie stać, problem nas nie polega robimy na tym, tego. Problem polega na tym, że jeżeli poważnie chcemy rozmawiać o państwie, to jakby poziom daniny publicznej, dawany czy płacony państwu, jest mniej więcej w Unii Europejskiej wszędzie tak, dokładnie taki sam. Jedni mają wyższe podatki dochodowe, inni mają wyższe VAT, jedni mają podatki od nieruchomości znacznie wyższe niż w Polsce. Problem polega na tym, że PiS dzisiaj, dając te 24 miliardy, i pan Morawiec
Morawiecki tak naprawdę to mówi. Nie zrobi wyższej ulgi, nie zrobi wyższej kwoty w podatku dochodowym dla ludzi, bo jakby inaczej przesterowuje ten proces. Ale czym się różnimy? Dla nas bardzo ważne jest to, żeby nie hodować biedy, nie hodować patologicznych postaw i na przykład nie doprowadzać do sytuacji takiej, kiedy 500+, czyli dzieci, gdzie żyje się na dzieci na przykład, gdzie nie warto pracować, nie warto podejmować jakichkolwiek starań, bo wystarczy mieć dzieci i żyjemy na dzieci. To są postawy patologiczne. I tym my się różnimy od, na przykład od PiSu. Różnimy się również tym. Jak rozpoznacie, że to 500+ jest dane dobrze, a tam to jest niedobrze? Tego się nie da rozpoznać. Różnimy się na przykład, damy. Wy możecie to albo dać, albo nie dać. Na przykład pomysł Schetyny, który przedstawił, moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Schetyna mówi, będziemy musieli pilnować, a to pilnować akurat umiemy, bo systemy pomocy, systemy urzędów powiatowych, urzędów pracy są dobrze rozwinięte. Będziemy pilnować tego, żeby skłonność, my nie mamy w Polsce praktycznie bezrobocia dzisiaj, i żeby skłonność... Dzięki PiSowi. No. Proszę pana, niech pan nie żartuje. No jak nie. Proszę pana, bezrobocie jest takim papierkiem lakmusowym, który jakby ostatnim czynnikiem, który decyduje o wzroście gospodarczym. Mamy dobrą koniunkturę gospodarczą, mieliśmy dobrą sytuację. Ten trend spadkowy bezrobocia jest od roku 2012-2013. No jest. I oby się on utrzymał. Oby nie było zmian, one mogą nastąpić odłożone w czasie, ale proszę mi pozwolić zdanie skończyć. My będziemy pilnować tego, żeby tych patologicznych postaw nie było, żeby pilnować, żeby skłonność do... żeby ludzie mieli świadomość. Czyli co, będziecie pilnować tego, że matka będzie chodziła do domu dziecka i przypominała sobie o swoim dziecku, mówi, chodź, na przykład, wracała do domu, były takie sytuacje, gdzie matki wracały do domu dziecka, przypominały sobie o swoich dzieciach, brały je do domu i mówiły, będzie 500+. No to już jest skrajna patologia. Okay. A będziemy pilnować, żeby matka nie zwalniała się z pracy, na przykład, tylko dlatego, że dostała pieniądze na dziecko. Ale co, będziemy też pilnować, ale będziemy też pilnować innej rzeczy. Ale jak ona będzie chciała, to się zwolni. Nie, właśnie to stworzymy taki system, a to jest możliwe, żeby skłonność taką ograniczyć. Ale postraszycie ją, jeżeli zamierzacie? Pozwoli mi drugą rzecz powiedzieć, znacznie ważniejszą. Ale będziemy też pilnować bo takiej sytuacji, żeby, no właśnie, żeby rodziny ubogie, bo często się mówi, szermuje się powiedzenie matka z dzieckiem, tak. Ale będziemy pilnowali sytuacji takiej, kiedy niezamożni, normalnie nawet dwoje rodziców mających dzieci, czyli nawet mających jedno dziecko, dostawało pieniądze, a nie dostawali ludzie zamożni, bo w Polsce już dzisiaj, po kilkunastu latach takich naprawdę ekonomicznych przemian, są ludzie zamożni. Są ludzie zamożni. Biorą pieniądze. I to jest absurdalne. Bierze, Kalisz, i tym się będziemy, się tego nie wstydzi. I tym no, się co będziemy... zabierzecie im nie. Tak. Kaliszowi i Petru? No nie wiem, czy Kalisz i Petru dostają, ale ludziom, którzy zarabiają kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, ludzie, którzy mają dochód, nie wiem, 4-5 tysięcy złotych na osobę w rodzinie, no przecież to jest absurd. Ale to są w teorii wasi wyborcy, ci, którzy zarabiają. Ale oni to rozumieją, że to jest absurdalne. Dzisiaj PiS ich poprosił, żeby nie brali. Ale to jest, a wy im zabierzecie tak po prostu. Ale to jest absurdalne, żeby ludziom takim pomagać w ten sposób. To jest absurdalne. Kosztem ludzi, którzy tych pieniędzy rzeczywiście potrzebują. Mamy załatwione 500+. Jeśli chodzi o uchodźców, jest pan w stanie powiedzieć mi. Jestem. Sekundę prosto. No nie, sekundę tak nie. Czy nie? Dobra, tak czy nie? No wie pan, ale niech pan ode mnie, to nie jest, ja nie jestem Szefernaker, który mówi, mamy problemy jakieś na przykład z sondażami, to wyjdziemy, powiemy jedno zdanie o uchodźcach i co? To nie jest rozmowa poważna. Okay, dobra. To jest poważny temat, to są ludzie, to jest wojna. Dokładnie. To są, dlatego to, mam jedną wypowiedź, zdanie, którą chciałem przypomnieć. Dominik, Mateusz, wróćmy do Grzegorza Schetyny, którego pokazywaliśmy, widzę, jak czekaliśmy. No to proszę sobie skręcić i się proszę zasłuchać w szefa. Ja w takim dobrym samochodzie mówię. Uwaga. Jest pan za przyjęciem uchodźców do Polski? Nie. Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski. Dziękuję. Czy zatem to jest oficjalne stanowisko Platformy? Nie przyjmujemy uchodźców? Tak, tak. Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. I? Ja za dużo widziałem w TVP, żebym na podstawie takiego materiału wyrabiał sobie pogląd. A ja to uważam, niech pan wywali reportera posłuchaj Schetyny. Schetyna zrobił błąd, że w ogóle daje sobie rozmawiać w taki sposób. Ale to jest błąd. No, nie, no dobrze, ale wie pan, ale każdy popełnia błąd. Nawet Kaczyński popełnia błędy z jego punktu widzenia. To jest błąd. Ja myślę, że Grzegorz Schetyna dokładnie to wie, że to jest błąd. Tylko tu nie chodzi o to, żebyśmy sprowadzali poważną dyskusję do jakiegoś, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale jakiegoś asystenta Kurskiego, który lata z mikrofonem. Pan wie, jak to wygląda. Pan przecież wie, jak wygląda Sejm. Latają z mikrofonami, ale tylko po to. Ale zadawał TVP, konkretne pytania. Leciał z mikrofonem Onetu i zadawał tak konkretne pytania, jak ten reporter TVP Info, nie powinien to Schetyna powinien mu powiedzieć, to nie miejsce, ale na przykład na taką rozmowę. Tylko rozmawiajmy o dwóch rzeczach.
Jeżeli pan chce rozmawiać o błędzie Grzegorza Schetyny, to ja już dwukrotnie powiedziałem, wiedzieć, czy popełnił chcecie, błąd. Czy nie, czy w ten sposób jesteście... się nie rozmawia o poważnych sprawach. Bo pani a jeżeli pan chce o problemie rozmawiać, tak, to niech pan mi da chwilę powiedzieć. Ale oczywiście, tylko zaczęliśmy od tego, że pan dzisiaj rano usłyszał od dwóch dziennikarzy, że jesteście tacy sami. Bardzo poważnie biorę to pod uwagę. Właśnie. I w tym nawet, w tej odpowiedzi Schetyny jesteście bardzo podobni do PiSu, bo oni też mówią uchodźcom nie, bo dla nich każdy uchodźca, syryjskie dziecko czy matka to jest terrorysta. Tak dla jest. Was też? Nie, wie pan, oczywiście, proszę pana, jak ja widzę tych ludzi, którzy chodzą i podkreślają na każdym kroku islamski, 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 a kiedy rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, bo to nie są w ogóle po pierwsze sami muzułmanie, natomiast, żeby nam to nie uciekło wszystko. Ja już przyznałem, że to był błąd i Grzegorz Schetyna to dokładnie wie. I bardzo do serca bierzemy sobie wszyscy, bo też trzeba by powiedzieć, jaka była wypowiedź Grzegorza Schetyny później, korygująca. On na jednej konferencji powiedział dwie rzeczy. Nie, on potem zrobił konferencję, gdzie skorygował to swoją wypowiedź. To gdzie tak naprawdę całkowicie wycofał się ze swoich słów. Czego wy chcecie? Właśnie. To jest klucz. To jest klucz. Problem polega na tym, że ci, którzy zaprojektowali pewnie te wypowiedzi, chcieli uniknąć, i oczywiście, że musimy jej uniknąć, bo też nie chodzi o to. Przecież my z powodu nastraszenia ludzi uchodźcami, nic nie klucze. Przegraliśmy wybory w 2015 roku i Kaczyński mówi, wyciąga ten problem tylko po to, żebyśmy my po raz kolejny przegrali wybory z Kaczyńskim takimi sztuczkami. I nie możemy wpadać w dołki, które Kaczyński kopie, ale trzeba ludziom mówić, jakie jest stanowisko. I stanowisko jest takie. My nie chcemy, nie grozi to nigdy Polsce. Polsce nigdy nie groziło, że jakieś tłumy ludzi staną na naszych granicach z Bliskiego Wschodu, bo to nawet nie jest ten szlak. Ani nie jesteśmy celem, ani kierunkiem, ani nie jesteśmy chociaż szlakiem. Proszę pamiętać, natomiast, że Unia Europejska ma już wkurzona jest na Polaków i na Węgrów, że cały to jest czas dużo stopnia kwestia retoryki. Trzeba uczciwie powiedzieć, Polakom powiedzieć, to jest hańbą dla polskiego rządu, dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, jak tu chodzimy po ulicach, jak żyjemy w Polsce, że przedstawiciele polskiego rządu z premierem włącznie, prezydenta nie słyszałem, ale z premierem włącznie, odmawiają pomocy ludziom, którym Rosjanie, Syryjczycy spuszczają bomby na głowy, którzy zostają sami, którym cała społeczność międzynarodowa, z wyjątkiem takich krajów jak Polska i Węgry, udzielają pomocy. I co zrobi Platforma? I ludzie Platformy czynem, a nie tylko słowem, jak na przykład Jacek Karnowski, jak na przykład prezydent Koszalina, prezydent Kołobrzegu. Co zrobi Platforma? Zaproponowali, że przyjmą uchodźców w Polsce. Ale ja pytam pana, co pan zrobi na poziomie partyjnym? To na poziomie partyjnym to jest stanowisko załóżmy, Platformy Obywatelskiej. Jakie? Jeżeli Platforma Obywatelska będzie odpowiadać za sprawy polskie, jeżeli będzie rządzić, udzielimy pomocy humanitarnej ludziom, którym walą się bomby na głowę. Każdej tak liczbie samo, ludzi? Czy... No oczywiście, że nie każdej liczbie ludzi. Co znaczy każdej liczbie ludzi? Nie, no każdy ma swoje zgodzicie możliwości. Się na to, jak Unia Europejska powie, musicie przyjąć 1000 osób, to przyjmiecie 1000? My nie jesteśmy, Unia Europejska nic Polsce nie mówi. Ale mówi, no właśnie nie, mówi. W normalnych ale warunkach, teraz jest ten problem, to jest retoryka PiS. Węgry i proszę Polska pana, nie przyjmują jest, tych zaleceń, które każdy inny kraj Unii musi przyjąć. To jest, proszę pana, retoryka PiSu. Nie. Unia Europejska to jesteśmy my, a nie oni jacyś. Ale Unia Europejska sama ma decyduje, nie Bruksela. Rada Europejska o tym decyduje ale i pani Szydło tam siada. Przyjęcie tyle ludzi, Polski ile wam każą, żeby przyjąć? Czy tyle, ile jeżeli uzgodnimy, że będzie trzeba przyjąć 1000 uchodźców, tak przyjmiemy. 1000 uchodźców z perspektywy polskiej to jest żadna ilość. I nie możemy, tylko nie pomóżcie nam w tym. Pomóżcie nam wytłumaczyć Polakom, że to jest normalne i że to są ludzie, którzy potrzebują pomocy, a nie terroryści, islamscy, za każdym razem podkreślane, a nie napuszczajcie się, czy nie poddajmy się tej presji, którą Kaczyński tworzy. Rozmawiajmy o tym normalnym językiem, tak jak powinniśmy o tym rozmawiać, jak cywilizowani ludzie o tym rozmawiają, a nie wystawiajmy się na... Bo siedzi Kaczyński i się cieszy, że napuścił jednych na drugich. I oczywiście, my zrobiliśmy błąd komunikacyjny, natomiast stanowisko Platformy jest w tej sprawie oczywiste. Myśmy takie decyzje podjęli. My nie musimy deklarować nic, bo myśmy takie decyzje podjęli. Ewa Kopacz potrafiła podjąć taką decyzję, tworząc systemy zabezpieczeń. Okay. Każdego sprawdzamy, wiemy, co to są za ludzie, wiemy, że to są sieroty. Możemy nawet, choć to nie jest kryterium decydujące, możemy mówić o sierotach, możemy mówić o matkach z dziećmi. Twórzmy system, ale musimy przede wszystkim nie pozwolić na to, żeby... oni są w tym świetni. Żeby PiS tą swoją retoryką, takimi prostymi sztuczkami wszystkim robił nam wodę w głowie. Swoim zachowaniem bo tak nie pomaga, naprawdę, tylko tyle. Ale wie pan, a pan pomaga? Wszyscy daliśmy się zmanipulować Kaczyńskiemu. Nie mam poczucia, żebym się dał Kaczyńskiemu zmanipulować. No, ktoś, wiem, ale wie pan, widzę różnicę między terrorystą, no, ale, a widzę różnicę no tak, między dzieckiem syryjskim i jego matką. No, no tak, lub ale, nawet ale w tych jej wszystkich komentarzach, który być może nawet walczył w Syrii, ale został ranny. Ale i jest w tych wszystkich komentarzach, proszę pana, które ja czytam, uważnie czytam i biorę je pod uwagę, nie ma słowa na temat tego, że to jest tak naprawdę prostacka manipulacja, której wszyscy się poddajemy. I co ma o tym zwykły człowiek sądzić, który nie śledzi polityki tak uważnie,
Jeżeli Dominika Wielowiejska czy Paweł Wroński tego nie dostrzegają. Paweł Wroński i Dominika Wielowiejska. Nie mówią o manipulacji. Wkurzył, ale dlatego, że powiedzieli, że jesteście Ale ja wiem, że oczekujecie od nas więcej. I bardzo dobrze. No ale słyszycie. Tylko ale... problem polega na tym, że trzeba ludziom tłumaczyć, a nie poddawać się manipulacji Kaczyńskiego. Dobra, to teraz mamy teraz, popatrzmy na uchodźców. Wy mówicie... ale zgodzi się pan, że hańbą dla Polski jest to, że takiej retoryki w sytuacji tak banalnej, ale dzisiaj a sondaże mi spadły... retorykę ma Trump, dzisiaj taką retorykę ma Le Pen, dzisiaj się pokazuje... No ale oni przed... całe szczęście, ale że oni nie mają wyborów. Całe szczęście, że oni mają tych uchodźców, mogą nimi straszyć, tylko tyle. No. Pan, ale tylko oni nie wygrali, pani Le Pen nie wygrała tych wyborów, a my mamy sytuację taką, że w przypadku banalnych problemów, korupcji, nieumiejętności wyjaśnienia przetargu na 12 miliardów, spadku sondaży, wychodzi Kaczyński, powie dwa zdania o uchodźcach i świat wariuje. Ja, nie można się tej presji poddać, bo to jest po prostu nieuczciwe i w ten sposób my normalnej Polski nigdy nie zbudujemy. Ale zbudowaliście sobie fajną przewagę w okolicach ostatniego sondażu i tym Marszem Wolności. I nic nie jest nagle... za darmo. Jak widać, dzisiaj mamy, popełniliśmy błąd i dostaliśmy po plecach. Naszym zadaniem jest... A może to jest tak, że jak zobaczyliście ten sondaż, myślicie sobie, yes, po półtora roku wreszcie jesteśmy nad nimi i nagle taka sondażowa słodowa uderzyła, czy nie? Nie wykluczam, że może taki... może ktoś tak uważał, albo nawet może w nas było jakieś rozprężenie. Ale to jest dobra, też dobra lekcja i dobra nauczka. Pokora, pokora, pokora. I wychodzi Kaczyński. Ale wiarygodność. Bo też moim zdaniem wie pan, gdzie polega. Ale wiarygodność to się buduje na tym, że jak ktoś zadaje pytanie, to mu się odpowiada konkretnie. Ale wy wykluczycie tak, że ja myślę, jak ma pan rację, ale ja się w pełni z panem zgadzam. Ja powiem nawet zdanie więcej krytyki wobec nas niż pan. Ja uważam, że my mogliśmy tego łatwo uniknąć, budując wiarygodny przekaz samodzielnie wcześniej. Mhm. Nie czekając, aż nas Kaczyński wyciągnie za ucho. Nawet panie Sławomirze, że ta prosta rzecz 500+, wy wiecie, że oni będą was o to pytać przez cały czas, bo wy wiecie, że jak powiecie, że nie damy, to przegracie. Tak. Więc trzeba się na to było przygotować. Macie rząd, macie gabinet cieni, który nad tym pracuje, jak rozumiem, dzień w dzień. Ale więc nie trzeba szukać odpowiedzi, ona jest. Tak, ale wie pan, ja myślę, że my ją mamy, tylko że my uznaliśmy, i to jest błąd komunikacyjny, tylko błąd polegający na tym, że uznaliśmy, że jak będą pytać, to mamy odpowiedź, a my musimy swój przekaz ludziom wytłumaczyć bez Kaczyńskiego. Zdjąć kontekst Kaczyńskiego, wytłumaczyć uczciwie swój przekaz i potem Kaczyński będzie bezbronny. To jest nasz błąd. Czyli Kaczyński was rozgrywa cały czas. Wie pan, no, ale tego nikt mu nie odbiera. Czy to jest wyjątkowo sprawny demagog. No, przecież on nie ma żadnej recepty na Polskę, ale jest sprawnym demagogiem. On dzisiaj, czytamy w gazetach, on rozmontuje jednym gestem dla poklasku publicznego, robiąc własność z użytkowania wieczystego, rozmontuje całe finansowanie samorządów w Polsce, które co roku mają 1% dotację, bo on ma to w nosie, nieważne są drogi, nieważne są finansowanie szkół, edukacja, jakaś perspektywa na 20-30 lat, tylko po to, żeby się podlizać, pan, rozmontuje to wszystko. Ale sprawny demagog, tylko my to wszystko na końcu być może demagog, ale tak naprawdę co chwilę ludzie mają takie poczucie, że on coś im daje. Nagle daje im plus, daje im własność im zmieni, kwotę wolną, wiek emerytalny obniżył, abyście podwyższyli. Tylko gdzieś... A nawet a propos wieku emerytalnego, zrobiliście to w drugą stronę. Nie, bo muszę powiedzieć, ale jego to już zaczyna łapać. On, znaczy, to jest tylko demagogia. Za rok, dwa przyjdą owoce tych decyzji i one go same szybciej niż Platforma Kaczyńskiego dogonią decyzję, które on podjął. A co, że zabraknie mu kasy w kasie? Proszę pana, takiego bałaganu narobi, że sami się z tego nie pozbieramy. Ale to wyobraźmy sobie sytuację. Cały system. Będzie to, co pan mówi. Załóżmy, że jest ten bałagan, pan o którym pan mówi, jest ten system 6 miesięcy wzrosło. Wy przychodzicie do władzy i macie i co? I będziecie, nie będziecie mogli zderegulować tego systemu, skoro obiecaliście, że będziecie płacić 500+, będziecie płacić nawet jak nie będzie na to kasy, koniec. Proszę pana, podam przykład. 6 miesięcy w ciągu roku wzrósł okres, wdłużył się decyzji w sądach, czy wyroki w sądach. No przecież jak w tej atmosferze ma normalno mają sądy pracować? To jest kompletny paraliż. Przyszedł Ziobro i robi reformę. No na razie to cały świat protestuje przeciwko reformie, a Białoruś broni na forum ONZ-u polskiej reformy sądownictwa dwa dni. No, przynajmniej jeden sąsiad, któremu możemy zaufać. Międzymorze budujemy, blok państw. O podobnym charakterze. Możemy się śmiać, ale mnie to nie śmieszy. Mnie to nie śmieszy. Wciągnął pana internet już na dobre? Wie pan, bo teraz wszyscy, ja wolę czytać jak książki. Na ucho prezesa ludzie czekają, tak czekają na pana relacje. No, myślę, że aż tak nie, ale cieszę się, że mam... Wie pan, jak był marsz, szliśmy o Marszałkowską, którą właśnie minęliśmy. Pięć osób szło Marszałkowską, tak? Nie, ale... No pięć osób. Co najmniej 9 tysięcy, jak przeczytałem w papie.
ale ja nie szedłem w czole tego pochodu, tylko chciałem już tak między ludźmi. Puściliśmy sobie kilkoma posłami, kilka osób, posłów i posłanek puściliśmy sobie w środku. I ja się, jakby ludzie podchodzili, rzeczywiście mówili, a słuchamy pana, to było strasznie miłe. I daje taki kontakt, wie pan, często się stał się gwiazdą, to nie, ale wie pan, coś innego chcę powiedzieć. YouTuber. Często się słowami mówi, teraz tak, tak mówi, ale proszę powiedzieć jedno zdanie i mi pozwolić, bo to jest ważne dla mnie, ale myślę, że nie tylko dla mnie. Często się mówi, że politycy mają gdzieś tam, nie szukają kontaktu z wyborcami. Często jest tak, że wyborcy też, jakby politykowi jest ciężko złapać kontakt z wyborcami. Ja dzisiaj, myślę, że to nie tylko moje doświadczenie, bo inni posłowie, którzy się robią podobne rzeczy, mają podobne doświadczenie. Przełamaliśmy jakąś taką barierę braku kontaktu i znaleźliśmy jakiś kanał, gdzie z ludźmi można normalnie porozmawiać. Oni nas mogą coś zapytać, my możemy odpowiedzieć i to jest bardzo ważne dla jakichś, jakby to będzie miało swoje konsekwencje w sposobie sprawowania mandatu poselskiego w przyszłości. Dobre i dla ludzi, ale również i dla posłów, bo jest pewne rzeczy łatwiej robić, kontakt złapać. Ale łatwiej hejtują tam albo zwracają uwagę, czy to jest raczej pan, przytulanie? Ale ten hejt zmalał. On był gigantyczny, ale ja myślę, że mi ktoś doradził, żeby tego spróbować złapać, rozmawiać czasami z nimi. Mm-hmm. I pan, miałem takie przypadki, może nie masowe, ale takie przypadki, że wchodząc w kontakt udaje się to znaleźć jakieś porozumienie. Nagle się okazuje, że Nitra ja mam poczucie, że hejt, jakby te czasy hejtu w internecie gdzieś, to taki pan jest jedną z takich ofiar. Nie wiem, jakie jest pan doświadczenie, ale mi się wydaje, że to gdzieś już nasyciliśmy się tym, że ludzie mają coraz bardziej tego dość, to już tak nie bawi. Troszeczkę tak, ale też ludzie mają, zaczynają mieć świadomość, że pokazują mimo wszystko swoje buzię, a jak już pokazują swoje buzię, to już jest inaczej to wygląda. No, to na pewno nie powinno być tak, że to jest w internecie bezkarność. Pana były kolega z partii, proszę zobaczyć, jak on doskonale wygląda. To jest mój były kolega z partii, ale dalej kolega. Wszystkiego dobrego. Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska. Świetnie wygląda. No, idealnie.